dnia wybierałyśmy ubrania, chodziłyśmy po sklepach, do tego siedzenie na blogu o modzie, makijaże i nic. Jak ona to zrobiła? Dała mu jakąś ręcznie zrobioną ramkę i już? Jak to się mogło stać? Zobacz, Anita, jakie Martyna zdjęcie dodała na Face'a. Jak ona wygląda? No ja nie rozumiem, jak można się pokazywać publicznie w takich ciuchach? Chyba pożyczyła je od mamy. Albo od babci. Szkoda słów. Lepiej szukajmy jakichś odlotowych sukienek. Pamiętasz, że impreza urodzinowa u tego przystojnego Kuby już niedługo? U tego, którego nazywają księciem? No tak. Jak mogłabym zapomnieć? Jeszcze muszę wejść na blogę i zobaczyć, jakie buty są teraz modne. Muszę kupić nowe. Te stare balerinki nadają się tylko do śmieci. Albo dla Anki. Ona w ogóle nie zna się na modzie. No właśnie, Kujonico. A co ty robisz? Chyba nie oglądasz Discovery w internecie? Nie. Znalazłam świetną stronę z zadaniami z matematyki i je rozwiązuję. Jutro mam sprawdzian. Chcecie zobaczyć, jak ona działa? No tak. Czego innego można było się po tobie spodziewać? Zero klasy, stylu. A na matematykę to masz czas? My nie mamy zamiaru tracić czasu na takie głupoty. Mnie moda nie interesuje tak jak was. Nie przyda mi się to w przyszłości. To jak chcesz znaleźć chłopaka w brzydkich ciuchach? A po co jej chłopak? Ona ma swój świat. Wzory, ortografia i porady. Jak uczyć się wydajniej? Przestańcie! Może nie jestem taka trendy jak wy, ale dla mnie internet to nie tylko pudelek, blogi o modzie czy inne głupoty. Więc co? Narzędzie zdobywania wiedzy. Kończymy tę rozmowę. Nie ma sensu kłócić się z tym bezguściem. Tak bym chciała tam być, a tam być, a tam być. I ja wystąpana nowych dyrty mam i mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie mnie nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do władzy. To zbyt opłakany stan. Chcę słyszeć, jak tam być, jak tam być, jak tam być. I jak moja ciocia jadzie z wrażliwości wlec. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie mnie nie zrozumie pan. I trenować nowe liny i przed lustrem stać. Tak bym chciała domu być, a w domu być, a w domu być. I na wysok bananowych bananówkę pić. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świętości. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie mnie nie zrozumie pan. Damo być accessibom, accessibom, accessibom. Tylko gdzie te damy, są? Słuchać się mieć, poczuć winą dar. Odtrunęły strój, gani, a długiemu żar. Dziewczyny, na dole czeka pizza. Zjedzcie ją na obiad. Przecież niedawno jadłyśmy pizzę. Czy nie możemy czegoś razem ugotować? Nie, Aniu. Chyba coś ci się pomyliło. Ja jestem kobietą sukcesu, a nie kurą domową. Nie mam czasu ani ochoty na takie głupoty. Co robisz? Szukam informacji na tezy z matematyki. A my butów i ciuchów na imprezę u Kuby. Kuby? Ach, tak. Coś wspominałyście. Ile wam potrzeba pieniędzy? Po 100 zł. Poczekajcie. Ojciec wróci z delegacji, on wam da. A dla ciebie, Anka? Ja potrzebuję tylko 15 na nową książkę. Aha. Jaka głupia ta Anka. Chce tylko 15 zł? Ale co tam? Ważne, że jak zwykle my dostaniemy tego, czego chcemy. Właśnie. No i leło za daleko. Tysiąca może więcej lat. Chociaż pozostałeś pełną parą.
Jaka wygrana ci się marzy? Naiwnie wierzysz w jakiś cud. Ułożyłbyś się nawet diabłem, byle zgarnąć łup. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć najtwardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy forsy tak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć najtwardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy forsy tak. Czasami boli egzystencja i wszystko idzie bardzo źle. Potrzebna nawet do naczynia. Myślisz, że poza ci załatwiej wrócić do złotych rajów bram. Tymczasem może się okazać, że brał jesteś sam. Jednak to nie wszystko, ostro i twardo stoi świat. Liczy ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy forsy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, ostro i twardo stoi świat. Liczy ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy forsy brak. Tato, wróciłeś. Jestem, kochanie. A co się stało? Nic, mam tylko sprawdzian z matematyki i chciałabym, żebyś mnie przepytał. Oczywiście, zrobię to za chwilę. Co jeszcze słychać? Co u Wiktorii i Anity? A, cały dzień siedzą przed komputerami i szukają sukienek na urodziny kolegi. Teraz trwa przegląd szaf. A ty? Ja się uczyłam. Zresztą nie dostałam zaproszenia. Wiesz, tato, bardzo lubię Kubę, ale nie mam Facebooka, a on zapraszał ludzi właśnie za jego pomocą. No więc dlaczego nie podejdziesz do niego w szkole i nie powiesz, jaka jest sytuacja? Na pewno cię zaprosi, przecież też cię lubi. Ale tato, czy wypada? Wypada. Lepiej poszukaj pomysłu na prezent, a ja lecę rozpakować bagaże. Tato, przecież to łatwizna. Piszę tylko, czego szukam do wyszukiwarki. Do zobaczenia. Pa, kochanie. Potrzebujesz, Aniu? Pomocy w dzieleniu czy zbiorach? Dziś, Wróżko Guguluszko, szukam pomysłu na prezent urodzinowy dla kolegi. Już ci pomagam. Dzięki, Guguluszko. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Co prawda. O, świetny poradnik o prezentach, które można zrobić własnoręcznie. Super. Ramka? Genialny pomysł. Oprawi sobie jakieś zdjęcie z urodzin. Idę działać, a jutro porozmawiam z nim w szkole. Trzeba pamiętać, żeby napisać dziś Kubie jakieś odjazdowe życzenia na fejsie. A po co masz pamiętać? Facebook i tak ci przypomni. Racja. Bez Facebooka życie byłoby po prostu niemożliwe. Trzeba by samemu wszystko pamiętać. No. A wy? Jaki prezent macie dla Kuby na jutro? Prezent? No tak. Czemu pytasz? My jesteśmy najlepszym prezentem dla Kuby. Przecież to urodziny. Trzeba mu coś dać. Ja chcę zrobić coś własnoręcznie. No co ty jeszcze wymyślisz? I jak chcesz to zrobić? Znajdę jakiś pomysł na skrzywce. Zrobię coś jedynego w swoim rodzaju. To już lepiej nic nie przynosić niż jakieś własnoręczne, nic nie warte przedmioty. Pewnie. Zresztą... Kto teraz myśli o prezentach? Jejku, jaka ta sukienka jest śliczna. Racja, wyglądasz pięknie, a ja? Ty też. Obie będziemy księżniczkami na tym balu. A ty, Anka, co ubierasz? Nie wiem, pewnie zwykłe dżinsy i bluzka. Nie w tym samym momencie, co ona. Nikt nie może się domyśleć, że ona z nami mieszka. Byłybyśmy... przekreślone. Tak, tak. A jak twój prezent? Dobrze. Mam nadzieję, że chyba będzie zadowolony. Na pewno. O, cześć! Będziesz dziś wieczorem? O, hej! Widzisz,
bo ja nie mam Facebooka i nie dostałam zaproszenia. Wiem od sióstr, że urządzasz dziś przyjęcia. Jak mogłem nie wpaść na to, że nie wszyscy mają dziś Facebooka? Mogłem pominąć wiele fajnych osób. Racja. Przepraszam cię, Aniu. Oczywiście możesz czuć się zaproszona. A teraz wybacz, ale biegnę zaprosić jeszcze parę osób. Do wieczora. Dziękuję za zaproszenie. Cześć. Patrzyłem na Facebooka. Całe popołudnie szykowałem przyjęcie z mamą. Ziomo, spoko impreza. Jakie masz hasło do Wi-Fi? Bo coś cię nie mogę połączyć, a muszę dojść tam. Uśmiech w gimnacie. Trzeba zrobić zdjęcie na Facebooka, żeby się pochwalić. No kochani, robimy dziurki. Musimy się pochwalić z tym, jak świetnie wyglądamy. Usuń to! Wyglądam strasznie! Nie ma mowy, leci prosto na Facebooka. Zaraz wchodzimy. Dobrze wygląda? Pięknie. Kuba ma 100 wpisów na tablicy. Napiszę mu, że nadchodzimy. Cześć dziewczyny, ale macie fajne sukienki nowe? Tak. Super, róbcie po tej na Facebooku. Wszystkiego najlepszego w dniu twoich urodzin. Tu mam dla ciebie prezent, proszę. O! To dla mnie? Naprawdę? Ja nie mogę. Świetna ramka. Gdzie ją kupiłaś? Nigdzie. Zrobiłam sama. Znalazłam świetną stronę z oryginalnymi pomysłami na prezenty. Później musisz mi pokazać. To co jeszcze dostałeś? Tylko ty mi dałaś prezent. Reszta nawet nie złożyła mi życzeń. Liczą się dla nich tylko zdjęcia. Nie przejmuj się. Masz mnie. A ja jestem twoją prawdziwą przyjaciółką. Anka zaszalała, chyba się nieźle postarała, Kuba taki zadowolony. Dobra, dobra, my tu cały czas o tym, co w sieci, a impreza trwa. Lepiej powiedzcie, co tam sprezentowaliście naszemu jubilatowi. No tak, przecież nie kupiliśmy prezentów, ale wstyd. Teraz Ania jest jego ulubionym prezentem. Trzeba było więcej myśleć o Kubie i o sobie. Teraz wiemy, że internet to nie tylko zabawa, zakupy i Facebook, ale także wspaniałe pomysły na prezenty i nie tylko. No tak, korki padły. Co teraz zrobimy? Na pewno odpoczniemy od internetu, bo mimo całej gamy jego zalet, warto się czasem od niego oderwać. Wymyślimy jakieś fajne zabawy. Kreatywności nam nie brakuje, prawda? Ale najpierw morał. Prawdziwy przyjaciel pamięta o drugim człowieku i umie go dostrzec w rzeczywistym świecie. Internet jest potężnym medium, które może być wykorzystane w służbie człowiekowi i w zdobywaniu ciekawych informacji. Ale najważniejsze to mieć serce i patrzeć sercem. Na drugą osobę, a nie tylko na siebie. Jak anioł czuwaj mi podpowiada. We śnie ciągle jak mnie lubi gada. To nie to, żebym słuchać go nie chciała. Lecz niech on będzie miał coś jeszcze poza mną. Takiego poznać, bo przyjaciel potrzebny od zaraz. Niech tylko za bardzo się nie stara. Nie, nie, przyjaciel potrzebny od
śnieg odchodzi w zapomnienie. Gdy on zawsze jest blisko przy mnie. Lecz niech on będzie miał coś jeszcze poza mną. Chcę takiego poznać, bo przyjaciel potrzebny od zaraz. Niech tylko za bardzo się nie stara. Nie, nie, przyjaciel potrzebny od zaraz. Niech nie chodzi tylko za mną z kąta w kąt. Tu chodzi nie o to. Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć 100 lat, to ja chciałbym żyć 100 lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie. Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek. Prawdziwa przyjaźń jest najszlachetniejszym uczuciem, jakim możemy obdarzyć drugą osobę. Jest nie do zniszczenia. Opiera się na miłości i zaufaniu. A prawdziwi przyjaciele zawsze podadzą nam rękę w potrzebie i nie pozwolą nam się poddać.